wiecie, że mieszkacie na kuli ziemskiej, ale czy zastanawialiście się, z czego jest zbudowana ponad połowa organizmów, czyli roślin? Dzisiaj Wam o tym opowiem. Większość roślin jest zbudowana z tak zwanych tkanek roślinnych. Tkanki roślinne to są zespoły komórek o podobnej budowie, określonych czynnościach i wspólnym pochodzeniu, występujące u roślin. Niektóre tkanki tworzone są przez zespoły komórek jednego typu. Są to tkanki jednorodowe lub proste. Większość tkanek roślinnych składa się z komórek kilku typów. Są to tkanki niejednorodne lub złożone. Taka tkanka wygląda mniej więcej tak. Są ich dwa rodzaje, twórcze i stałe. Stałe komórki w tkance się nie rozmnażają, ale dzielą się na grupy okrywcze, miękiszowe, przewodzące i wzytnające. Komórki twórcze charakteryzują się tym, że zbudowane są z komórek, które ciągle się dzieją, umożliwiając roślinie wzrost. Tkanki składają się z komórek roślinnych. No to czas mija. Jak każdy film, ten też musi się skończyć. Pa!